Co jest, Adam? Stary, mam bardzo fajny pomysł. Co ty na to, aby zrobić pranka na push barberze? On zawsze jakoś tak unika, wiesz, że no po prostu bokiem mu wszystko przechodzi, nie jest jakoś tam kontrowersyjny na tych odcinkach i w ogóle, a teraz taki no, prank. No to jest akurat fakt, że o, akurat żadne pranki go nie dotyczą. No właśnie, dlaczego my nie, w ogóle nie robimy pranków na no push barberze? Nie wiem, no i dlatego teraz takie. Ja lubię ogólnie bardzo push barbera, ale byśmy zrobili, żeby też sprawdzić, jak reszta się zachowa, że go wyrzucamy. No stary, no jak może się reszta zachować? Przecież go nienawidzą. No wiem, no ale zobaczymy, jakby już tak było oficjalnie powiedziane, że naprawdę już go nie będzie. No trener tak naprawdę on raz go lubi, raz go nie lubi. No nie wiem, Wiolka to na pewno się ucieszy. Na huragan. No ale Jaszczur? Jaszczur mu dziewczynę pukał. A Jaszczur? No to Jaszczur. No on też się może ucieszyć. No ale... No to mamy taką reakcję. Ale ja nie rozumiem, dlaczego Jaszczur go nie lubi. Przecież to on pukał jego dziewczynę, a nie na odwrót. Jaszczur go nie lubi po prostu dlatego, że on to tak jakby wszystkim przedstawił, że my wszyscy o tym wiemy, że Jaszczur jest frajerem i zachował się tak, jak się zachował. Aha. Że po prostu potrafi swojego kumpla wziąć dziewczynę i zrobić to, co zrobił, tak? No to czyli najgorszy frajer. No to takie, no takie, no niesmaczne, stary. Jak ja wtedy byłem tam w tych górach... No, nie mówmy o tym, stary, nie ma co o tym gadać. No ale pamiętasz, nie? No pamiętam i nie ma co o tym gadać. Dobra, no to co, mówisz, że chcesz zrobić pranka na push barberze, żeby wywalamy go z kanału i zobaczyć ich reakcję. No w sumie dobry pomysł. To będzie taki, wiesz, cyrk, jak oni będą się cieszyć i w ogóle, a później... No to będzie też na nim prank, no to później do niego zadzwonimy, on wróci i zobaczymy, jak, czy oni będą dalej też szczęśliwi. No na pewno nie będą. No na pewno nie będą. No to co? Taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole i dołączcie do naszego kanału. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Możecie to wyciszyć? A masz co jest wasz? Dlaczego robisz to, ten film? Dobra, to spauzuj. A co ty taki zdenerwowany? No siedzę, oglądam film, chcę się wychillować, nie? Chcę iść zapalić fajkę. Po prostu nie chcę udać fajki, dlatego się zdenerwuję. Dobrze, Adam, może ty to powiedz, bo... Powiedz, bo to jest... Oj, co będziesz? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że... Dobrze, możecie nie żartować? Bo mamy naprawdę coś ważnego do powiedzenia. No to konkretnie, a nie się... Dobrze, to możecie się wyciszyć troszeczkę? Dobra, rue wszyscy. Adam, ty mówisz czy ja? Znaczy, ja bym chciał tylko powiedzieć, że ostatnio ta atmosfera jaka jest i po prostu przez to... Wynikła taka sytuacja właśnie... Dobra, no razem z Adamem przedyskutowaliśmy po prostu temat i Adam zasugerował mi, że trzeba się pozbyć po prostu problemu, który to generuje, czyli ciebie, barber, bo do tych prowadzasz negatywną atmosferę. Podobnie też... Dobra, cicho. Podobnież też obgadujesz nas i obrabiasz dupy na grupkach, wszystkich grupkach instagramowych. Także no, no cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak wyprosić cię po prostu z tego domu, nie chcemy cię tutaj więcej na tym kanale. Tak, ja ci mówiłem, że ja prosiłem źle wypadam tych filmach, sam nie chciałem być na odcinkach. I jak oglądałem już filmy z sobą, to mówiłem, że psuję ten kanał, już nie pasuje tutaj. No dobrze, no. A ty sami mówiłeś, wczoraj nie chciałem, że powiedziałem, stary, ja ci psuję. Bo myślałem, że jesteś w porządku, ale okazałeś się zbyt frajerem. Ktoś musiał wymyślać, że kiedy mu się nie chce, no taka prawda. Powiedziałem ci, że nie nadaj się tego kanału i że tylko psuję, tylko odcinek. Czyli wywalamy go? I że... I że... Nie ma sensu, żebym przyjeżdżał, ty powiedziałeś, nie zostawię mnie, no musisz mi pomóc. No ale nie, jednak stary, nie jesteś mi potrzebny, wynoś się. Dobra. Ale słuchaj, ale to jest prawdziwe, bo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Na razie, naprawdę, takie... No nie, nikt go nie chce tutaj tak naprawdę. No wow, tylko tego chciałeś, taka jest prawda. Nie byłem za to, żebyś się go nie wyjął, ale... Ale to po prostu nie moja wina, że tutaj nie wszyscy... Ja nie mam żadnego... Że nikt cię nie chce. Ja sam uważam, że nie powinienem tutaj przejeżdżać, bo nie z tego kanału. Dobra, kuraka, to jest wybór. Bardzo szybko. Cześć go podnieś. Podnieś go. No, mam kurzy. Dobra, chodź, chodź. Złota to jest jego morda. Niech on tutaj są wyjdzie. Dobra, chodź Adam. No i co? Takie reakcje się spodziewałeś? Znaczy w sensie... Od nich takie reakcje się spodziewałem. Oni nic. Tak jakby... On był pierwszym. Ucieszyła troszkę. Tak jakby okej, dobra, wyszedł, bo wyszedł. W końcu zachowałeś się jak facet. I ty też, nie? Brawo. Ale o co ci chodzi? Wyjebałeś taki gruba sejebanego, już miałem go dość, nie? Jeszcze mu na odchodne wyjebałem kopa, że spadł ze schodów, nie? I sobie chyba tym kurteczkiem no Armaniego sobie rozdarł. To nie mam... było Armani, tylko jak już... Mnie to teraz obchodzi, wiesz? Dobra, a możesz tak nie kląć? Jakbyś mu kopa wywalił, to byś sobie noga płamał, więc nie może mu kopa wywalić. No w dupę dostał kopa. A co masz takiego złego robił, żeby było na tym kanale? Szczerze? Kurwa mnie tak... Możesz tak nie kląć? Przepraszam, ale nie mogę, nie mogę emocji skoro poszywać. Skoro jesteś szczęśliwy, to dlaczego tak przeginasz? Jak o nim pomyślałem, nie wiem, coś rozwalił, nie? Ale czemu go tak nie lubisz? Wiesz, jak on mi napsuł? Odkąd zobaczyłem go, nie? To ta jego morda tak mi zepsuła wszystko, nie? Tak planowałem, nie? Tak mi popsuł, nie mogłem na niego już patrzeć. I w końcu jak facet się zachowałeś porządny i go wyjebałeś.
bałeś. Dobrze, wyjdź stąd, bo ja nie będę tolerować tego przeklinania na kamerze. Nie czytać książki po okładce, patrzeć na jego twarz, okej, może je znaleźć. Zepsuł mi dość nerwów, ja musiałem mieć. Ale ty sam ten nerwy sam zaszarpałeś, stary, bo ty się pobuzowałeś. Dobrze, nie dyskutuj z nim, stary, to jest rynsztok. On mi popsuł tyle, że naprawdę. Jest rynsztokiem. Zapalić, szukaj, no, idę zapalić i chyba skoczy, kurwa, balon. Dobra, wyjdź stąd, nie klin na kamerze, wyjdź stąd. Balon Tajsa jadę kupić i opiję to. Jaki rynsztok. Stary, od kiedy on tak klinie? Prawda? On normalnie klinie dużo. A teraz to leciał wiązanka fajna taka. To jak on jest tak zadowolony, gdzie mu barber najmniej tak naprawdę zrobił. W sumie nic mu nie zrobił, ale on chyba był najmniej cięty na barbera. W sumie to Rafał był najmniej cięty na barbera, a Wiolka najbardziej i Jaszczur. Także no, ja jestem ciekawy. Jestem ciekawy, co się dalej potoczy. Zaraz będzie trzeba zadzwonić do barbera, żeby za daleko nie wyjechał. Jestem ciekawy tego, jak barber wróci jednak i powiem, że to był prank. No i co, Wielka, taka zadowolona jesteś? No jestem zadowolona, w końcu wrzuciłeś osobę, której w ogóle tutaj nie powinno być od początku. Aha, czyli uważasz, że Push Barbera tutaj nie powinno być, tak? Nigdy. A dlaczego? W ogóle on nie powinien istnieć na tym świecie. No ale po co, on jest fałszywy. Tylko ty go nie wiadomo, co lubiłeś. A, no tak, za to, że ci lizał dupę za każdym razem. No, lizi dupę chyba. Ty słyszysz, Adam, co oni gadają? No słyszę. Na co nie liży ci dupy? Komerzysta, jestem prawdziwy, kamerzysta, prawda, że ja ci tyle tutaj jako pomagam. Komerzysta, kamerzysta, kamerzysta. No. Siedzisz na kiblu i ci pod drzwiami. A tak nie jest? Dużo pomaga. No wymyślij film, bo Kamu się wyśnie tutaj tylko dlatego. A tak naprawdę, że jakby Barbara nie było, to Kamu też by sobie wymyślał filmy. No nieprawda? A po prostu ci się nie chce. No ale myślę, że nie wiem, że zrobił. Że go wybierał, miał lżej. Słucham? Lżej miał to. No tak, no bo tak chciał. No ale czemu nie poprosił Wiolki albo ciebie, nie? Albo ja. No dobra, w każdym razie chcieliśmy nagrać. Imprezę? Że co? No imprezę. Jaką imprezę? Nie ma. No jego nie ma. Wy tak serio gadacie? Dobry pomysł, można w sobie imprezę zrobić, tam nie było żadnej imprezki takiej. No ja nie. Naszym grupie osób, które już są tak, jak powinny być, to możemy zrobić, tak? A ty co sądzisz o tym, że nie ma Barbera z nami? Ja jestem w niebo wzięty, stary. Dlaczego? No jak to czemu? Patrz, przede wszystkim jak był, no, to co dwa dni trzeba było kupować zakupy, bo klubas żarł i żarł. Gęba mu się nie zamykała po prostu. Nie zamykała się, chyba to przyznasz. Łóżka na potęgę się rozwalały. Szambo, już nie powiem, bo musiałem sam czyścić te szambo, bo klubas strzał na każdym kroku. Co chwilę strzał, strzał, strzał i jeszcze raz strzał. Widziałeś w ogóle, jakie masz trochę? Co, żyły? Zapchane gównem. Średnica gówna była taka, że głowę byś tam wsadził. A skąd ty wiesz, jaka tam była średnica? Kibel był zapchany, stary. I wiesz, była jedna taka sytuacja, że ja wszedłem przypadkowo do łazienki i stary, on strzał i gówno wychodziło poza kibel. Było aż na kafelkach, aż kapało, a on ciągle strzał. No czy to jest pożyteczny chłopak, czy nie? Cały czas. Albo kibel. Jezus, jest odżygał. Albo kibel, albo skał. Ale ty jeszcze kogoś teraz widziałeś i kazałeś sprzątać to trenerowi. Bo powiedziałeś, że nie możesz wierzyć, że to jest Push Barber. Bo tak go broniłeś za każdym razem. W tej chwili chociaż będę miał spokój od tego, tak? Spokój od Push Barber. Ale nie odchodź jeszcze, jeszcze jedno. Wiesz, ile on ważył? 160 kilo, tak? Niby. A gówno z jelit miał dodatkowo 20 kilo, więc 180 kilo wychodzi, tak? A on ciągle strzał. Dobra, hostel. Ja już mam dosyć trochę ostrania. Jaszczur idzie. Dzięki chłopaki, że to zrobiliście. Jak się cieszę. W końcu będzie spokój. Tak mnie denerwował ten człowiek. A dlaczego niby? Znaczy, jeszcze jak ja na niego patrzyłem, to mi się przypominało, jak jego laskę robię. Teraz mi nie będzie głupio, jak na niego będę patrzył. Przypominało ci się, jak robisz jego laskę, tak? No tak, i trochę mi było w sumie głupio, że wiesz, robiłem laskę takiego grubasa. Było tak. A czemu robisz? Dziwnie mi było, że. Dziewczynek, tu wiesz, kogoś od nas z kolei, to wiesz. No mówię ci, no głupio mi było, że jakby wiesz, ona z nim i potem. I ciągle idziemy go, jak na niego patrzyłem ją i jego twarz, i wszystko ciągle mi się tak kojarzyło. Nie fajnie. No tak, bo z takim musicie się pocałować, nie? No, dlatego. Wiesz, o co chodzi. Teraz mi będzie lepiej, nie będzie mi się przypominało. Znaczy wiesz, no w sumie jak ją robiłem, no to nie była aż taka zła. Wiesz, on był u góry, ja byłem na dole i potem jak jego zobaczyłem, to aż mi się niedobrze zrobiło. Że wiesz, że on tam i ja tam i po prostu o to chodzi. Był u góry, ty byłeś na dole. I po prostu mnie to brzydziło potem i mi się zawsze przypominało, jak na niego patrzę. Teraz przynajmniej nie będę o tym myślał. Aha, czyli tylko dlatego chciałeś się go pozbyć, tak? No nie, no też mnie wkurzał, denerwował, no.
Ale no... Ale o to miałeś największy żal, tak? No. Widzisz, no atmosfera. Także rozluźniła się teraz atmosfera, jest okej. Okay. Będzie super teraz, mi się wydaje. Wszyscy będą weseli i się dogadywać. No od razu jest lepiej, zobacz, imprezkę chcą robić. Ale ty też w tej imprezie, uczestniczysz? A czemu nie? No jak świętować, to wszyscy, nie? Jest powód. No chyba tak, jest powód. Nie ma komfortu. No. Czyli nie przeszkadza ci, tak? To. A słyszałeś co? Co ma mi przeszkadzać? Że go nie ma? No nie. Właśnie się cieszę. Ale już nie masz tego dyskomfortu, że robiłeś jego dziewczynę? Tak. Znaczy, no... Nie masz tego dyskomfortu, że robiłeś jego dziewczynę? No jak nie będę na niego patrzył, no to zapomnę. Co za ten... Pirek. To co, chyba teraz trzeba zadzwonić do Pusza, nie? I go poinformować, że to plan. Nie jest jakoś daleko. Że w ogóle odbierze. Nie, nic mu nie mówiłeś, nie? Że to jest plan. Nie, no ode mnie odbierze na pewno mimo wszystko, on sam powiedział. Znaczy ja mu też powiedziałem później, że kontakt i tak trzy będziemy mieli, no. Zapytaj się, gdzie jest. Halo? Słyszysz mnie? No, słyszę. Stary, gdzie jesteś? No już jadę, no. Ktoś nagrywa z Szczecina, co tam? Bo ogólnie chcielibyśmy ci tutaj z Kamusiem powiedzieć, że... No, że to był taki prank na tobie. Z racji tego, że po prostu nie było żadnych pranków na tobie, no to zaraz stwierdziliśmy, że takiego delikatnego zrobimy. No i to był prank, mordeczko, może do nas wracać. No i chcielibyśmy, żebyś wrócił i pomógł nam w drugim pranku tutaj, który jest właśnie na ekipie, są dwa pranki w jednym. Ale to spokojnie, my rozumiemy, że... Nie chcą, żeby płacić uwagę. Chcą też, żebyś był, chcą. Stary nie... Ale tak naprawdę byłoby lepiej, bo przez mnie jest zła atmosfera, Jaszczur mnie nie lubi, Biona, wszyscy tam nie lubią. Ale co ty się będziesz tym przejmował, stary? Jaszczur ma coś na głowie. Ale Jaszczur jest zły o to na ciebie, że on zachował się jak frajer, więc wiesz. On po prostu jest szczęśliwy, bo teraz jak nie patrzy na ciebie, no to nie ma kiedy sobie tego wyobrażać, tak? Miał wyrzutów sumienia. No właśnie. A Wiolka sobie coś obzdurała w głowie i nie wiem, ma jakieś po prostu swoje... Wiolka wydaje mi się, że po ostatnim po prostu jest zakochana. No, Wiolka może mieć jakieś po prostu, no... Ktoś się czubi, ten się lubi, więc ona chyba bardziej lubi. Ale no, mi się wydaje, że jest sobie zakochana. Mi się wydaje, że ona po prostu czasem zazdrosna jest, wiesz? No może też tak być, może tak być. Ale dlatego teraz, stary, prosimy cię, to chociaż wróć dla nas i zrobimy pranka na nich, że ty teraz wracasz, a oni chcą imprezę zrobić. I ty w trakcie imprezy... Ja no oni, to oni zaczną imprezę akurat, bo oni tam już oni grubo... O, chyba oni polecieli już do sklepu po alkohol, także tam grubo jest, nie? No dobra, ja ci oddam za paliwo, weź przestań pieprzyć. Stary, mniejsza o te pieniądze. Te pieniądze mogłyby dać na dom dziecka na przykład, albo nie wiem, na schronisko. No i jak będzie trzeba, to oddam. Wracaj do nas i trzeba tutaj rozbić jedną fajną imprezkę. Dobra, to będę za godzinę, to ja będę podbrał to za. Dobra, okej, okay, no, jo. Trzymajcie się, cześć. I elegancko. To co, idziemy zobaczyć, jak się impreza kręci? No ja słyszałem, że chyba Jaszczur wychodził, bo on brał klucze od samochodu. Chyba jadę do sklepu na razie. Dawaj, pijemy. Rumko! Odeszli? Ale to nie jest ze mną! Co wy tacy szczęśliwi? Dobra, za to, że nie ma tego grubasa i porobiłem mu dziewczynę w górach. To bardziej frajerskie zachowanie. Proszę. A co ja to zrobiłam z tej okazji? Spotkaj się z nią. Co zrobiłeś z tej okazji, że nie napisa? No, a ty myślisz, że co, dla niego zrobiłam? No przecież jak teraz zrobiła, to przynajmniej nie zje całego. No właśnie! Chociaż będzie na dłużej niż kilka godzin. Tu się wziąłem na zgodę. Słucham? Nic, wszystko okej. Okay. A macie czepki? Może czepki na głowę. Czemu? Co to jest? Bo to balowo tak zrobimy. Urodziny jak 12 lat miał. Chcesz się napić? Ja mogę moje... Ja nie chcę się napić, dziękuję. No dawaj, dawaj, coś inny. Przecież ty też się chyba teraz już wywalić. No bo ja byś nie wali, tak? No ale widzę, że mało chyba alkoholu macie, co? Spokojnie! Jak też się skończy, ale ty tylko raz sobie o tak wypić. No tylko symbolicznie, żeby... Żeby opić. Mogę kolegów zapytać? Już ja wiem, jakiej kategorii kolegów. Stary, zaraz będzie dym jak no, ja pierdzielę. Za 10 minut on i przyjeżdża przecież. No tak, a oni są w takiej już euforii, nie ma Pusza, nie będzie go. Jak oni mu ci życzą. No tutaj w tym momencie to już nie wiedziałem, co mam powiedzieć, stary. Znaczy przykro mi się zrobiło, naprawdę. Żeby aż tak nienawidzić kogoś. Ale dlaczego oni są tak na niego wzięci? Znaczy Wiolkę rozumiem, bo Wiolka gada głupoty, po prostu bo jest w nim zakochana. Ale reszta? Trener też tego nie rozumiem, dlaczego trener tak po prostu na niego wjechał. Huragan to huragan, wiemy jaki jest huragan. No a Jaszczur zrobił co zrobił, no i po prostu ma wyrzuty sumienia. No i dlatego najeżdża na biednego Barbera? No witamy z powrotem. Ale stary, bez sensu. No bez sensu, ale jest to mnie tak rozumiem. Dobra, teraz zobaczcie, co by się działo. Kochani! Zobaczcie, kto wrócił! Bo tak, stwierdziliśmy, że było chyba. A co zapomniałeś? Ty zapomniałeś? Nie, w ogóle? Nie. Kuraga, wiesz, do kontrawa.
Co ty zapomniałeś? Się zapomniałeś, Musisz to przywalić. Nie, dobra, mogę coś... Musisz to przywalić. Ale to był prank. Jaki prank? Dobra, ja myślałem, że ty kurde zmądrzałeś, nie? Co było? Prank był? Uspokój się. Co było? Chyba się wysłyszałam. Prank, powiedział. Wyłącz kamerę na chwilkę. Nie, to był prank. Jaki prank? Teraz ona nawet wyciągnie nóż i ci wbije go w brzuch. No, Barber nie jest... Wyłącz tą kamerę. Nie wyłączę. Weź Adam. Robimy imprezę, bo teraz dobra, wszyscy, poczekajcie, wszyscy dobra. Są ze składu, to robimy imprezę chyba, tak? Teraz, możemy robić. No nie. A powiedzcie, pochwalcie się, co życzyliście Barberowi. A teraz głośno. Grubas! Nie! Ale się nie wstydzę. Nie wstydzisz się, że życzyłaś mu śmierci? Nie, dalej mówię. Ja też mu się nie wstydzę. Że nie wstydził. Nikt się nie wstydził, bo nikt go nie chce. Wybyłeś w łazience, czy nie? A czemu życzyłeś mu śmierci? Powiedz teraz. Ja śmierci mu życzyłem. Tak. Ja kiedy? Pokaż mi ten moment. Nie, to życzyła Wola i tak. Pokaż mi ten moment. No ja Ty też życzyłeś mu śmierci. Już mi się żygać chce znowu. No. Weź go wywal stop. Ale wiesz, że nikt się nie wstydzi, czy nikt powiedzieć. Taka średnica. Głowa tam wchodzi. Znowu się zaczyna. Znowu będzie kurki melobstrane. Tu będzie trzeba jeździć. Ja sam panie czyszczę kurwa po nim, no? Trzeba jechać do zakupy. I trzeba do Disneya zatrudnić, bo oni takie bajki wiszą. Wynoś się stąd. No ja tam nie mam dla ciebie miejsca! Ale to... Czego nie zrozumiesz? Wynoś to się. Kamerzysta jest twoim szefem, a ty jesteś tylko jedną na jaja! Dzielaj stąd! On już gówno ma do gadania, wziął takiego misji kupa. Nie, chodź Adam, chodź Barber. Ja w ogóle z wami nie rozmawiam. Możesz powiedzieć, że są zwyszą? Nie, nie mogę, zachowujecie się okropnie. A, rozumiem, dopóki nie będzie ci się chciało wymieszać odcinków, to on tutaj będzie, tak? Dobrze, chodź Barber, to nie ma co w ogóle komentować. No to kogoś się masz na siłę? Co lubię? Ja ty ci dupę lizę! Lubisz to, nie? Lubisz? Grubo, ale tak naprawdę ze wszystkich osób jestem w stanie zrozumieć Krówiona. Dlaczego tego Wielkę? No bo ostatnio z nim spałem i... Spałeś długo? Nie wiedziałem, że tam się zachowywaliście inaczej. No, nie wiedziałeś? Serio? Opowiem ci historię. Ale to nie pierwszy raz. Dobra, opowiem ci historię. No, spałem z nią i najpierw jej wkładałem tam. I później stamtąd do tutaj i no niestety tak się niefortunnie zdarzyło, że trochę chyba musiała nie być czysta do końca, że zostało jej tutaj trochę czarnego z jej dołu. No i trochę śmierdziało gównem, no i później mówiła, żebym tego nie robił, a skończyłem w jej żarle, tam się prawie zasztusiła. No i później we mnie była zła, że... Starczy może co? Starczy, już starczy. Że po prostu jej buzia śmierdziała jej kupą. Dzisiaj po prostu od tamtej pory tak gryziecie, tak? Czy nie, to już potem się gryźliśmy, ale teraz jest jeszcze bardziej zła przez to. Żebym na twarz, a nie w gardle. Dobra, ale nas to nie interesuje, no. No ale no, wszystkich innych nie rozumiem, bo Jaszur mnie nie lubi, nie wiem czemu. Jaszur nie ma chyba skupy do buzi, to nie ma o co się złościć. Trener to w ogóle nie rozumiem. Huragan niby mój ziomek, a takie rzeczy, no jestem w szoku, no cóż. Ale co, nie obraziłeś się o prankę? Nie, no to są fałszywi ludzie, no. Wiesz stary, że ja tylko przyjadę na tego, że Adama bardzo lubię i tym nie lubię. Żebym ci pomagał. No i co? No chyba tym akcentem możemy zakończyć, tak? Także taki sam czerwony przycisk. Nie.